panie Adamie. O 10:10, czyli za minutę wychodzimy z tej sali. Witam państwa serdecznie na 34. sesji Rady Gminy Jabłonna 7. kadencji. Przedstawię państwu proponowany porządek posiedzenia. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Rozbudowa przedszkola gminy Jabłonna. Weryfikacja stanu zaawansowania prac w terenie. Za parę minut wychodzimy na teren odbudowanego przedszkola. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Punkt pierwszy. I tutaj wczoraj na komisji budżetowej była zgłaszana autopoprawka. Mnie pani skarbnik zgłaszała. To już odczytam i proszę państwa o zmianę. Generalnie uchwała jest tożsama, tylko troszeczkę inaczej zatytułowana. Państwo macie w porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu mazowieckiemu. Natomiast zaproponowana wczoraj przez panią skarbnik uchwała brzmi w tytule w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Jabłonna a województwem mazowieckim. Państwo radni mają rozdany ten projekt uchwały? Tak, dziękuję. Punkt 5, podpunkt 2. Zawarcie porozumienia z powiatem regionowskim dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez powiat regionowski przedszkola specjalnego. 3. Zmieniająca uchwałę numer 31/318/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2013 roku o scaleniu i podziale nieruchomości położonej we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna. 4. Zajęcie stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego powstałego wskutek podjęcia uchwały Rady Gminy Jabłonna nr 38/415/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomu w zakresie części pierwszej. 5. Zmieniająca uchwałę nr 32/280/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Osi Jabłonna. 6. Nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ulicy Jabłonna w rejonie ulicy Dębowej. 7. Przekazania prawa własności do niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ulicy Jabłonna stanowiących część ulicy Dworkowej. 8. Nadanie nazwy ulicy miejscowości Chotomów gmina Jabłonna. 9. Nadanie nazwy drodze we wzrocie miejscowości Jabłonna gmina Jabłonna. 10. Nadanie nazwy drodze we wzrocie miejscowości Jabłonna gminie Jabłonna. 11. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w roku 2017. 12. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 13. Ustalenie regulaminu określonego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy, za zasługę lat, nagród, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez gminę Jabłonna. 6. Punkt 6. Sprawozdanie informacji wójta gminy o pracy w okresie między sesjami. 2. Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 7. Interpelacje, zapytania radnych. 8. Wolne wnioski, informacje. 9. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z państwa chciałby złożyć wnioski do dzisiejszego posiedzenia, ewentualnie uwagi? Bardzo proszę, wójt gminy. Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie. Proszę państwa, we wtorek otrzymaliście państwo z materiałami dwa projekty uchwał. Uchwała o zmianie w budżecie gminy Jabłonna tegorocznym, jak również wieloletniej prognozie finansowej. Prosiłbym państwa o przegłosowanie mojego wniosku i wprowadzenie tego do porządku obrad, pod obrady. Są to związane uchwały bardzo istotne i ważne, dotyczące dotacji dla województwa mazowieckiego 250 tysięcy złotych odnośnie modernizacji wału. Tutaj jest stosowne porozumienie, mieliśmy zapisane projektu unijnego Europa dla obywateli, do którego otrzymaliśmy dofinansowanie i też tutaj z tego tytułu są to istotne uchwały do podjęcia.
Bardzo bym Państwa prosił o wprowadzenie tego do porządku obrad. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Arkadiusz Sybuła, następnie pan Adam Krzyżanowski. Ja się tylko chciałem zapytać, dlaczego te uchwały bardzo ważne nie zostały ujęte od razu w sesji. W porządku obrad. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie wójcie, pan radny do pana skierował pytanie. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i naszym statutem, 7 dni wcześniej przed sesją przygotowujemy projekty uchwały, przedstawiamy stosownym zarządzeniem, które zostało opublikowane i złożone w biurze rady. No to jest pytanie, panie radny, do pana przewodniczącego, bo pan przewodniczący zwołuje sesję i ustala porządek obrad. Dziękuję. Słucham, panie przewodniczący, jeżeli to jest tego, dlaczego nie były te. Proszę Państwa, wielokrotnie na tej sali prosiłem, żebyśmy jako biuro rady, jako przewodniczący, żebyśmy otrzymywali materiały w poniedziałek o godzinie, do godziny 17. Ja wtedy pełnię swój dyżur przewodniczącego. Otrzymałem o godzinie około 17.30 rozporządzenie wójta wraz z częścią projektów uchwał. Nie było dwóch projektów uchwał. Projektu zmiany w budżecie oraz projektu WPF. Umówiłem się z panem wójtem, że będę następnego dnia we wtorek o 9 rano w Urzędzie Gminy w Jabłonnie. Pan wójt zobowiązał się, że te projekty uchwał zostaną dostarczone od biura rady. Czekałem do godziny 9.50. W międzyczasie poszedłem do pana wójta, nie był obecny w pracy. Pan wicewójt również nie był obecny w pracy. Poszedłem do pani sekretarz, jak wiecie państwo, nie mamy w tej chwili, jest na zwolnieniu lekarskim. Poszedłem do pani skarbnik, poinformowała mnie, że uchwały jeszcze nie są gotowe. Też mam swoje obowiązki. Też mam ustalony harmonogram dnia. O 9.50 podpisałem porządek obrad bez tych dwóch projektów uchwał, których fizycznie nie miałem. Nie mogę wprowadzić do porządku obrad uchwał, których nie mamy w biurze rady. Po prostu nie mogę. No pewne reguły powinna wszystkich obowiązywać. Później macie Państwo do nas uzasadnione pretensje, że materiały są niekompletne, niepodpisane i tak dalej, i tak dalej. Nauczone doświadczeniem, wszystko co nim dostaniecie Państwo w materiałach, chcę sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, dopiero wtedy wysyłamy. Stąd też te dwa projekty uchwał nie zostały ujęte w porządku obrad na dzisiejszą sesję. Proszę. Panie wójcie, jaki problem jest miesiąc czasu, sesja do sesji, miesiąc, i jaki problem jest dać do końca dnia w poniedziałek? Panie wójcie, wy pracujecie. My przyjeżdżamy, my mamy inne, my musimy z czegoś się utrzymać, my mamy inne, my musimy z czego innego żyć, a nie, że my mamy się przystosowywać do pana i do pana pracowników. Miało być na poniedziałek, to niech będzie. Proszę pana, jest tutaj umówione od kilkunastu lat, tak samo. Dlaczego tylko u pana jest ten problem? Nigdy takiego problemu nie było. Zawsze jest tylko problem u pana, że nigdy pan nie nadąża. Pytam się, dlaczego tak jest? Proszę. Proszę państwa, nadążamy i dostali państwo w materiałach, czyli we wtorek, jak były rozważone materiały, 7 dni przed sesją, państwo te projekty uchwał dostaliście, one zostały dostarczone do biura rady o godzinie 11. Mamy przecież wiceprzewodniczących rady, no, można może podpisać porządek obrad. Podpisaliśmy w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu umowę odnośnie dofinansowania i te zmiany również dotyczące miliona złotych na wodociąg w tej uchwale się znajdują. To nie jest na pstryknięcie palca. Proszę Państwa, ja mam propozycję. Ogłaszam przerwę, przerywamy w tej chwili porządek obrad. Jesteśmy umówieni na budowie przedszkola. Ogłaszam przerwę do godziny 11. Dziękuję. Wszystkie pytania będą po. Dziękuję.